Mało kto wie, że pod jednym z najpiękniejszych budynków teatralnych w Polsce są gigantyczne podziemia. Mało kto wie, że w teatrze mieszka duch, a może i cała gromada? Tego lata część tajemnic teatru można poznać i doświadczyć tego, co dzieje się za sceną, gdy widownia jest pełna, albo gdy trwają długie przygotowania do kolejnych premier. Możemy zaprezentować gościom miejsca na co dzień niedostępne. Wchodzimy oczywiście na scenę, oglądamy garderoby, także całą kuchnię teatralną, oprócz tych wyjątkowych aspektów, które są widoczne dla widzów, kurtyna, wielka klasa widowni czy foyer teatralnego, także te aspekty są też mocno prezentowane. Teatr taki jak Słowackiego, zwany potocznie Słowakiem, to miejsce pracy nie tylko dla aktorów. By oni mogli cieszyć się sławą i wywoływać emocje, pracuje na to cała armia ludzi. Można się zdziwić, co i jak działa, gdy spektakl trwa. Czy jest teraz w tej chwili okazja, żeby to zwiedzić? Ja to właściwie wyczytałam w internecie, bo w tej chwili jestem od kilku dni w Krakowie. Każda część ma inny charakter i inną pełni funkcję. Bo generalnie teatr jest genialny pod względem architektonicznym, no i wspaniałość historyczna, również z tym, co się tutaj działo przez lata. My jesteśmy teatromaniakami, obydwie z córką, więc jeździmy często, czy to Warszawa, czy Kraków, na takie zwiedzanie teatrów. I na sztukę też tutaj przyjeżdżamy, także mamy blisko z Tarnowa. Teatr Słowackiego to instytucja kultury samorządu województwa małopolskiego. Nie służy wyłącznie sztuce. Bardzo często gości konferencje, gale i uroczystości, bo możliwości w tych historycznych, pięknych wnętrzach są wręcz nieograniczone.